Zebrałem na kamerkach 7 par i jedno rodzeństwo. Jesteśmy rodzeństwem? Jesteśmy parą. 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 Rodzeństwem. 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 My jesteśmy rodzeństwem. Problem w tym, że połowa z par będzie kłamać. To jest Pity. Jego zadaniem jest wyeliminowanie wszystkich kłamców. Jeśli mu się to uda, wygra 500 zł. Kurczę, ciężko się wylosowało. Żeby nie było za łatwo, gracze mają zakaz przytulania, dotykania i całowania się. W końcu jest tutaj jedno rodzeństwo. Para, która dotrze do finału, wygra 250 zł, jeśli mówi prawdę, i 500 zł, jeśli kłamie. Każda runda będzie trwała 10 minut, będziemy sobie dyskutować. Po tych 10 minutach Pity wybierze pierwszą parę, która odpadnie. Let's go! To może zacznijmy od początku, to co chcieliśmy robić. Jakieś przedstawienie, coś o sobie, jedyneczki? Jestem Weronika, mam lat 25. Co ja mam tu o sobie powiedzieć? Gdzie pracujesz? Kim jesteś? PESEL. Nie wiem, kim jestem. Szukam pracy, jestem bezrobotna i siedzę w domu, nic nie robię. Nazywam się Patryk, mam 27 lat i pracuję na magazynie. Mieszkacie u rodziców razem? To jest moja kawalerka, ja mieszkam tu z facetem, a on tu przylas. Podejrzane. Czekaj, piszę sobie sus. Ja nazywam się Martyna, mam 25 lat. To jest mój młodszy brat, który ma 22 lata. Wygląda starzej. Właśnie. I tatuaże. To jest takie typowe, niegrzeczne dziecko, które lubiało się dziarać od 16 roku życia, a ja mam męża. Pokażcie oboje ręce. No, specjalnie zdjął. Chyba specjalnie. Dobry, dobry. Jeżeli dojdzie do jakichś większych komplikacji, spokojnie, jestem przygotowana, przyniosłam zdjęcia ze ślubu, także mówimy prawdę. Krójeczka. Dobra, my jesteśmy... Siostrami, ja jestem Natalia, to jest moja młodsza siostra Iza. Między nami jest różnica 2 lat. Podobnie jak przy numerze 1, moja siostra wepchała mi się na chatę. No, ja mieszkam dalej ogólnie z rodzicami, ona mieszka za swoim chłopem. Tak, od 2 lat. Teraz ja powiem 4. To tak, jestem Mati, to jest mój młodszy kaszojad. Przywitaj się. Cześć, Alicja. Cześć, kaszojadzie. Jak będzie trzeba, mogłem nawet napierdalać tutaj, tak dla udowodnienia. Proszę bez przemocy. Bez żadnych aktów miłosnych. A, miłosnych. Nienawistnych też nie. Od nienawiści do miłości jest bardzo blisko. Sweet Home Alabama? Wolę nie. Nie w ten sposób. Mati, spokojnie. No więc nie wiem, co mogę jeszcze o nas powiedzieć. Kaszojad na gastronomii, ja na reklamie, chyba tyle. Michał, lat 28, aktualnie bezrobotny pasożyt na utrzymaniu. Pasożyt. Na utrzymaniu drugiej półki? Jeszcze. Co? To jest moja kobita, Sara. Hej, jestem Sara, mam 21 lat. Nie studiuję, skończyłam liceum. Aktualnie jestem na L4 i siedzę u chłopa. Czy go utrzymujesz? Częściowo tak, ale jeszcze nie tak, jakbym chciała. Umie się ustawić chłopak. Ja jestem Bartek, mam 20 lat, to jest Oliwia, ma 18. Jesteśmy parą od prawie 3 lat. A czym się zajmujesz? Pracuję na zakładzie petrochemii w Wrocławku, a Oliwia cały czas się uczy. Ostatni rok mi został. Na jakim kierunku? Geografia angielski. Kurczę, powiedz coś po angielsku. To jestem Zosia, mam 18 lat i pracuję w Wipshopie. Jesteśmy ze sobą od 3 miesięcy. Mam na imię Piotrek, mam 19 lat i od czasu do czasu pracuję na rybach na Islandii. Co to jest od czasu do czasu? Od czasu do czasu polecę na Islandię. Czyje to jest mieszkanie? Jesteśmy u mnie w domu, bo nie mieszkamy jeszcze ciekawe, razem. Ciekawe. No w sensie u rodziców, bo ja jeszcze mieszkam u rodziców. U sameczki? No, ja jestem Karolina. Ja jestem Emilka. Ciągle się uczymy. Ja jestem 2 lata starsza, mam prawie za 2 miesiące już 20 lat. Jestem w technikum hotelarskim. Ja jestem Emilka i mam 18 lat. Uczęszczam do technikum i no. No może jeszcze tak, bo wszyscy się przedstawili. A Pity nam się nie przedstawił. Czekaj. Cześć, jestem Pity. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Tanko, ile jeszcze raz było rodzeństwa i ile par zadeklarowanych? 4 i 4 to rodzeństwa. W sensie 4 osoby mówią prawdę, a 4 kłamią, a ile jest rodzeństw, a ile tych, to w sumie nie liczyłem. Ja w tym momencie liczyłem 5 rodzeństw. Tak, 5 rodzeństw i 3 pary. Nadal, ta 1 jest dla mnie sus. Pierwsza rzecz, która mi wpadła w oko, to jest fakt, że 1 mówiła, że wynajmuje kawalerkę, ale jest bezrobotna, a pracuje tylko jej brat. Ja szukam pracy, to znaczy przyjechałam tutaj do pracy, ale mnie zwolnili, więc szukam nowej, to może tak, jestem bez pracy jakieś... Nigdy więcej nie chcę robić, kurde, na magazynach zapierdzielać, także no. A to razem pracowaliście? To w jednym magazynie pracowaliście? Znaczy, tak, my z nim pracowaliśmy w jednym magazynie przez chwilę, bo my ogólnie w sumie 4 osoby wyjechaliśmy za granicę, to znaczy ja, on, mój facet i młodszy nasz brat, ale on w inny region, bo on akurat na studia. Brat singlem jest, tak? Tak. A
tak. Pracuje się to chłopak, pracuje na magazynach? Nie, on pracuje na magazynach. No właśnie, no właśnie. Jakby mój facet jest w jakiejś tam informatycznej, ja nie ogarniam, co to jest. Jakieś tam programy. Jakieś tam. Podejrzane, no podejrzane troszkę. Powiesz, że chłopak ci nie wytłumaczył, co to jest? Tak. No to trochę dziwne, że jesteście razem, a nie wiesz, co dokładnie robi twój partner, bo zazwyczaj się... No wie, co jest z programowaniem, ale co dokładnie, to ja nie wiem. Koniec! To było pierwsze 10 minut, na tym się zatrzymamy. Chyba skupiliście się głównie na jedynce, także... Teraz Pity podejmie decyzję, kto jego zdaniem kłamie i kogo chce wyrzucić. Pity, oddaję tobie głos. Mi się wydaje, że jedna runda to i tak jest troszkę za mało czasu, żeby jakieś tutaj, można powiedzieć, poważne wnioski wysnuć. Aczkolwiek jednak od początku ta jedynka wydawała się sus. I szczerze, na ten moment nie mam żadnych, można powiedzieć, innych podejrzeń do innych osób, nie? To w takim razie Pity zdecydował, że odpadnie. Para z numerem 1. Przepraszam. To startuje druga runda, nie ma co się opierdzielać, let's go. Dobra, ja mam pytanie do naszych trzech par. Który z was jest zaręczona? Jeszcze nie, ja chodzę tylko w pierścionku od ciebie, ale to nie jest zaręczenie. No. O, to jest środkowy palet, nie... O. Ale brzydko pokazała. Rupi, no. W sumie ja mam pytanie. Jedną parę możemy sprawdzić. Pity, kto ci śmierdzi? Kogo chcesz sprawdzić? Chyba najbardziej numer 5, szczerze, nie wiem czemu. No. Nikt nie wierzy, że możesz być w związku. A ktoś, kto jest rodzeństwem? Ewentualnie też dwa... Troszeczkę. Dwójeczki w takim razie. Na 3-4 powiecie imię waszej mamy. 3-4. Karolina. O kurde. Ale ja też znam imię teściowej. Co to za pytanie? No dobra, w sumie nie przemyślałem tego. Ja może się zamknę. Ja mam może w takim razie trochę inne pytanie. Bo raczej jak się jest rodzeństwem, to raczej się mieszka często razem. Jak się jest parą, też się raczej mieszka razem w pewnym momencie. Jak u was wygląda wspólne mieszkanie? Jaki jest podział obowiązków, tego typu rzeczy? Ha, to jest generalnie świetna sprawa. No, albo może czekaj, zróbmy najpierw w kolejności. Dwójeczka, no. Ja głównie się zajmowałem rzeczami typu, nie wiem, umyć podłogę, pozamiataj, ugotuj. Bo jestem zawodu kucharzem, lubię gotować, więc jakby zawsze to lubiłem. Kurde, punktujesz u mnie. My się wychowaliśmy z samą mamą, więc jakby u nas bardzo te obowiązki, no byliśmy uczeni od małego, więc on na przykład bardzo dobrze gotuje. Ja też poszłam do technikum gastronomicznego, także wszystko chyba poszło, no tak jak byliśmy uczeni od małego. Ale też ja bardzo mamie dużo pomagałam w obowiązkach takich codziennych, no bo jej dużo nie było, też pracowała. Czyli czy robiłam pranie, czy też pomagałam sprzątać. Takie chyba normalne rzeczy, no nie? Może na gastro się poznali. Ej, dobre. Nie, bo różnica wieku. Wiesz, no, czwarta klasa, pierwsza klasa. Ja chodziłam do techniku. Ja skończyłam technikum gastronomiczne, a on poszedł do zawodówki, więc... Dobra, takie wytłumaczenie znalezione. Dobra, trójeczki. My aktualnie nie mieszkamy razem, ale jak mieszkałyśmy razem, no to my ogólnie miałyśmy wspólny pokój razem i u nas podział wyglądał tak, że jeden tydzień jedna sprząta, a drugi tydzień druga sprząta i na przykład jej właśnie jak pomagałyśmy mamie pranie rozmieszać, to my sobie też pomagałyśmy, albo właśnie tak na przemian, że raz jedna, raz druga. A czemu razem nie mieszkacie? Ja się wyprowadziłam 2 lata temu, we wrześniu, ze swoim chłopakiem. Stwierdziłam, że rzucam to wszystko, zostawiam rodziców, zostawiam rodzeństwo i po prostu nara. O, ty zdradziecka małpo! Piątka, jak go wyjaśniła, to na 100% para. No, ale powiem wam, że dużo lepiej tak jest. Relacje się poprawiły ze wszystkimi. To akurat jest prawdziwe, to się zgodzę, że jak człowiek się wyprowadzi, wtedy też rodzice zaczynają z tą osobą tęsknić i nie ma takich konfliktów w domu. My generalnie mieszkamy obydwaj z rodzicami, bo wiadomo, ona jest jeszcze trochę ode mnie młodsza. To jest tak, ja jestem na reklamie, ona jest na gastro, więc jak nie ma rodziców, to najczęściej ona gotuje, bo jak ja gotuję, to się kończy na tym, że robię sobie albo kaszkę mannę w garnku, albo jakiś budyń, ewentualnie kurczak, ale to wtedy ten kurczak jest bez żadnych przypraw albo żadnej marynaty. A sprzątanie to jest jeszcze lepsza kwestia, bo teorii podział był taki, że w sobotę ja powinienem ją odkurzać, a w niedzielę ona mopować. Ale, że najczęściej ja tego nie robię, to jest tak, że ona albo zacznie mopować na brudną podłogę i potem zbiera kurz i się wkurwia na mnie i przychodzi i wpierdala to do pokoju, tak wiecie, jak macie zmiotkę, to przychodzi i te, z wszystkim zmiotki wpierdala do pokoju i zaczyna mnie wyzywać. To wtedy ja ją zaczynam wyzywać i się kończy tak, że bije ją z poduszki. Dobrze, że z poduszki, Jezus. Nie, tak może raz na miesiąc się zdarzy, że już odkurza, ale to tak z litości, bo mama poprosi już taki, poprosi specjalnymi metodami. Jakaś patelnia, tu pasek, będziesz ja zwalniać cukle. Ja chciałam powiedzieć, że ostatnio skończyłam z siniakiem na czole, więc tak. Pokaż czoło. Przepraszam, z poduszki siniak? Nie. A to nie, bo to było tak, że była przy lodówce i ją popchnąłem. A no tak, oczywiste, a to nie ma problemu. Ja się nie powinienem z tego śmiać, nie powinienem się z tego śmiać! Jaki był numer na policję?
Ej, bo zostało wam 2,5 minuty, let's go. Robimy speedrun. Jak jestem u starego, a to już jest w sumie 4 tydzień, bo przyjechałam do niego 4 tygodnie temu, no. To na początku ja gotowałam, w sumie chodziliśmy... Razem gotowaliśmy. Później ty gotowałeś, teraz ty w sumie gotujesz. Ze sprzątaniem jest u nas średnio, bo ja jestem bałaganiarą i stary jest bałaganiarzem, jak skurwysy. Ale mamy rumbę, więc... Mamy rumbę, więc rumba nam odkurza. To nie zmienia faktu, że ten podział obowiązków jest taki bardzo low, dosłownie. No. Ale zazwyczaj jak ja mam fazę energii ADHD, nie ADHD, to ja budzę starego i stary musi myć gary. Nienawidzę myć garów, więc stary moczy swoje rączki. No my nie mieszkamy razem, bo dopiero co skończyłam 18 lat z miesiąc temu, ale podział obowiązków zazwyczaj jest taki, że ja sprzątam, a gotujemy zazwyczaj razem, jak jesteśmy u mnie w domu czy u niego. Jak jesteśmy u mnie, to głównie wygląda tak, że ona sprząta, ja brudzę, drze się na mnie i znowu sprząta. No. No, to wygląda tak, że my nie mieszkamy razem, tylko ja gotuję, bo ta pani jest bez talenciem kulinarnym, no i tyle, no. Ale umiem robić jajecznicę i czasami no robię. Serio? No. Dobra, siódemki, takie pytanie mam ważne, szybkie. Macie jakąś ulubioną potrawę? Jak jesteście w związku, na pewno wiecie, jaką ulubioną potrawę macie taką wspólną. No, pizzę z dziewczyną. Aha, dobra, to już powiedziałam. Dawaj, ja wysemki jeszcze na szybko. Ze względu na to, że się uczymy, no to mieszkamy dalej z rodzicami i u nas wyglądają obowiązki tak, że zazwyczaj obiad gotuje mama. No bo my obie jesteśmy bez talenciami, nie umiemy gotować. Próbowaliśmy zrobić razem carbonarę i wyszła okej, okay, ale taka... A ze sprzątaniem to już w ogóle sobotę trudno ją w ogóle wybudzić z łóżka. Ona zawsze jak się budzi ma taki straszny humor, że ona potrafi mnie zwyzywać. Koniec czasu. Nic więcej nie mówimy, żeby nie mącić Pitiemu w głowie. On musi wybrać, czy wyrzuca jedną, czy więcej par. Jak chcesz, możesz wrzucić od razu trzy i... Na zdrowie! Dobrze, Mati! Dobrze! Ci jak udają, że się biją. Albo to jest dobra gra aktorska ze strony czwóreczek. Właśnie jak mówię, większość to jest dalej neutralny grunt. Lekko sassy się wydaje 6, lekko sassy się wydaje 7. Jak również 8, ten ta dolna belka. Czy my wyglądamy jak brat i siostra do chuja? Tak. Znam się to trochę na instynkt, tak naprawdę już ci wysyłam moją decyzję. Słuchajcie, w takim razie mamy decyzję, dolna belka faktycznie została wybrana. Jest to jeden z numerków 6, 7, 8. Żeby was nie trzymać za długo w niepewności, to powiem, że jest to numer 6. No i słuchajcie, kolejne 10 minut, miłej zabawy. Nigdy nie brałem udziału w takim filmie, ale to jest... Naprawdę mi się smutno robi za każdym razem, jak ktoś odpada. To jest straszne, do czego ty mnie zmuszasz, Kubuś? Zostały nam dwie pary, więc to będzie szybkie pytanko, takie directly zwrócone do nich, do 5-7. Kto lepiej całuje? Ja tylko... sprzeczności mamy. Dobra. Nie wiedzą, bo może się po prostu jeszcze nie całowali, no. My po ślubie, po ślubie. Po ślubie. W ilu związkach łącznie byliście? Chosz ty chuju złoty. I teraz będzie liczenie. Aż tak tego dużo było? Wiesz co, ja jestem po fazie naprawdę niesamowicie złych związków, więc przestałam już wybierać na bazie zawodu, nie wiem, wyglądu, profesji, rodziców, stanu portfela. Widać po mnie, prawda? O nie! Włączyła trybowski wymagać. Przytuliłbym cię, ale nie mogę. No nie, no tak powiedzmy w związkach, ja mam mniej więcej teraz liczyłam, ale to było około 8, no. Sporo. Znaczy u mnie było 8, ja nie pytałem jej, bo w sumie nie chcę wiedzieć, nie potrzebuję tej wiedzy. U mnie był jeden, ja miałam jednego chłopaka tylko. A, 3 dziewczyny. Okej. Coś ci pomogło to pytanie, czy chciałeś po prostu ich wkurwić? Nie. Szczerze patrzyłem na potencjalne reakcje, bo to mogło potencjalne rodzeństwo lekko zmieszać. Stąd chyba tylko ósemki poza nami mówiły, że są z tego, że mieszkają jeszcze z rodzicami obydwaj, tak? No, mieszkamy się z rodzicami, no. To podejrzewam, że jeździcie na wspólne wakacje z rodzicami. No tak. No to dawajcie na 3-4 powiedzieć, w jakim miejscu byliście na wakacje. 3-4. Ostatnio byliśmy w Boszkowie. Byliśmy na wodę. Pity noted. Ja chcę wyjaśnić, pytanie było o wakacje, że w trakcie wakacji. Ja zrozumiałam to w taki sposób, że jak był lipiec, sierpień, a, no to a tak, nie ja to, w trakcie, że jakby ostatni wyjazd. No, ja, no to na ostatnim wyjeździe byliśmy w Karskiej Porębie. Wiesz, dorośli wakacje mają wtedy, kiedy mają urlop, wiesz? Albo kiedy ich stać. Albo wtedy, kiedy ich stać, dokładnie. Koniec czasu, proszę państwa. Już minęło 10 minut, ale szybko, szczerze mówiąc, leciało. No właśnie, ja to nie wiem, kiedy się dowiadywać rzeczy. Dalej dolna belka się wydaje sassy. Dwójeczki raczej mi się wydaje, że to są bezpieczne rejony. Ale dobra, wysyłam ci w takim razie na PW decyzję z tej rundy. Mam nadzieję, że jej nie pożałuję. Mamy to. Słuchajcie, to co powiem, to będzie ulgą dla 4 par.
bo znowu interesuje nas dolna belka. I zachowanie tej pary chyba było dla Pitiego najbardziej podejrzane, ponieważ wybrał, że teraz pożegnamy się z ósemkami. No i cóż? A tam jest siódemki. Bardzo kontrowersyjne pytanie od razu na start. Do rodzeństw głównie, bo rodzeństw jest więcej. Kto jest ulubieńcem rodziców? Ja zawsze byłem tym niegrzecznym, więc mnie mama zawsze ganiała z pasem. A to była zawsze, córeczka mamusi, ta co przynieś podaj pozamiataj, a ja byłem ten co... Wracałem ze szkoły, jeśli w niej byłem, to od razu do znajomych i na rembli nie ma. Wiem, co czujesz. Jaką mam relację z mamą taką na wzór, że... Okej, masz jakieś oceny? Okej, dobra, spoko, dostajesz jedynkę? O, jesteś pierdolony, dobra, no nie wracając. A ona? Mój Alicji, dostałeś złą ocenę? Dobrze, odgarniemy ci korepetycję. A na przykład dzisiaj, kurwa, ją matka nie dość, że szkoły przywiozła, to jeszcze były po drodze na tym, jak to się nazywa, to gówno, co sukienkę kupiłyście. Na giełdzie odzieżowej. No. Ale później Milana taka mama się bardziej troszczyła, bo go odbierała z komendy często na przykład. Nie no, może raz czy dwa się zdarzyło, tak, że mama musiała przyjść po mnie na komendę, ale to... Kim się interesowała? No na pewno nie mną, jak ja siedziałam w domu i odrabiałam lekcje albo gotowałam. Z ciekawości, za co byłeś na tej komendzie? Znaczy nie wiem, raz to było tam, nazwijmy to bójka, gdzieś tam w parku, nazwijmy to. A drugi raz to ze znajomymi jeździliśmy autem, żaden nie miał dokumentów, auto też było bez dokumentów i tak. Ogólnie u nas sytuacja wygląda tak, że my mamy jeszcze młodszego brata i to on jest ulubieńcem. No bo wiadomo najmłodszy, ale wybierając tak z naszej dwójki, to przynajmniej wydaje mi się, że to będzie moja siostra Iza, no bo jednak ja się wyprowadziłam, to ona od razu dostała cały pokój, dostała remont pokoju, dostała korki z hiszpańskiego, tam lekcje dodatkowe, dostała nowego laptopa, telefon, kurde wszystko, a ja musiałam żyć za swoje pieniądze, które w wieku 16 lat musiałam porządnie zarabiać. To dosłownie brzmi jak ta szkoła, z której wychodzisz i nagle zaczynają ją remontować. Ja teraz też właśnie przez to, że ona się wyprowadziła, mam lepszy kontakt z rodzicami, więc... Ciekawe dlaczego! Czy dobrze rozumiem? Ty wyprowadziłaś się w wieku 16 lat z domu? Nie, ona zaczęła pracę w wieku 16 lat. Dobra. Moją pierwszą pracą była praca w McDonaldzie. Oni przyjmują nieletnich? Tak, jak miałam ograniczone 16 lat, tak. Pierwszy słyszę, ale okej, dobra. Masz do ograniczoną liczbę godzin i dni w pracy. Dokładnie. Dobra, ja mam pytanie. Nie wiem, czy zdążymy, mam je tylko 5 minut. Ale chciałbym, żebyście teraz wypowiedziały poszczególne pary, kto ich zdaniem jest podejrzany. Zacznijmy od siódemki, od dołu. Dwójka. No, dwójeczka nam się razem wydaje, no. Kurwi. Nie, no, taka classic para, no. No tak, no. Wyglądał różnica wiekowa. No, chłopaki to chyba młodsze dziewczyny sobie wybierają, a my tu mamy 3 lata różnicy do góry. To z moich obserwacji. Byłam z siódemeczką w odcinku i wtedy pamiętam, że mówiła, że chyba jeszcze nie ma chłopa. Nie było takiego tematu nawet. Ale luźno się bardzo rzuciło. Wydaje mi się, że gdzieś to mniej więcej było. Nie. Ja tylko powiedziałam, że pracuję w webshopie, bo zawsze to mówię. To jest mi ciężko, bo dwójeczka mi daje vibe takiej typowej starszej siostry. Ja wiem na pewno, że czwóreczka jest safe. Dzięki przyzwaniaku. Trójki są dla mnie takie, wyglądają jak siostry, mają cechy sióstr, wizualnie też. Więc najbardziej mi ta siódemeczka tutaj... Ty, ja mam pomysł, bo w sumie ona się w ogóle nie odzywa. Kto według ciebie? Tak jest dla ciebie, Sus. Odezwij się. Dobre pytanie, ale chyba siódemka trochę. A jakiś argument? Bez argumentów. Oni się karmią, ej. Ja tylko mogę powiedzieć tak. I tak trójką z oczu źle patrzę. No to niech się trójki wypowiedzą w takim razie. Troszkę tak śmierdzi dwójka. Była mowa o tym pierścionku na palcu. I no wiadomo, że chłopak mógł sobie ściągnąć, nie? Znaczy no nie w tym przypadku, no bo ja jestem od 2 lat sam. Ze względu na to, że jestem po nieszczęśliwym związku i teraz jakby głównie się skupiłem na kwestii zawodowej i pracuję po prostu w restauracji, tak? Więc moje życie prywatne też jest ograniczone głównie do pracy, a jak wracam z pracy, to raczej wolę sobie usiąść przed kompa i coś w domu zrobić, niż chodzić gdzieś po mieście. Ej, wiesz, jeszcze ta kwestia zdjęć, co odmówiła pani dwójkowa. To jest nasza taka karta przetargowa na to, że mówimy prawdę, to specjalnie dzisiaj do Kamila, jak jechałam, to przyniosłam. A kogo podejrzewacie? Nie wiem jak Kamil, ale ja mówiłam, że czwórkę dobrze znamy, bo oglądaliśmy już kilka innych odcinków, że jest mocnym zawodnikiem po prostu. Nie mówię, że kłamie, ale jest mocnym zawodnikiem. Co, ja mam po prostu takie podejście, że lepiej, żeby działo się dużo, niż jak mam się nie odzywać. A ty? Ja nie mam chyba zdania. Tak na razie tak patrzę, obserwuję i może w następnej rundzie coś wyjdzie dalej. Zobaczymy. Zobaczymy, kto dotrwa do następnej rundy, bo minęło 10 minut. Już. Także kolejny raz Pity będzie musiał kogoś wyrzucić. Dobra, ja ci już chyba wysyłam wybór na preview. Jakąś decyzję trzeba podjąć. Mam nadzieję, że ja po prostu
następne rundy trochę bardziej rozjaśnią wszystko. No to słuchajcie, nie wiem, czy to przez to, co się działo w tej rundzie, czy to, co się działo w poprzednich, czy przez to, co zasugerowaliście sami o sobie nawzajem, czy przez to, co sam sobie Pity znalazł. Natomiast dolna belka jest orana cały czas. Siódemeczka, niestety. Musimy się pożegnać. Strzałeczka. A teraz zostały nam tylko cztery pary. Cztery pary, które w teorii powinny być już safe. Ja bym w takim razie może chciał zobaczyć wspólne zdjęcie wasze. Jak ktoś ma jakieś zdjęcie z dzieciństwa, to niech da, jak nie ma, to... Tylko, halo, uwaga, zanim pokażecie cokolwiek, bez żadnych zdjęć całowanych i tak dalej. To by było zbyt obvious. Ale my tylko takie mamy. No to nie pokazujcie w takim razie. Przyniosłam jedno takie zdjęcie, które mogę pokazać, tylko oczywiście zakryję twarz, ale widać chociażby po posturze, że to nie jest on, więc... Mimo safe. Jeszcze mogę pokazać, że mam nawet tatuaż z datą ślubu. No nie wiem, jak to pokazać, ale mam tatuaż z datą ślubu tu. Dobra, coś tam widać. O, trójeczka. Moja siostra nie ma grzywki, ja mam zmienione okulary, więc pierwsze zdjęcie z naszym młodszym bratem. Jeszcze mamy z dzieciństwa zdjęcie. Dobra. Uznajmy, że to wy. To ona może okulary ściągnąć, to zobaczycie, że jesteśmy 1:1. W sumie trochę. Widać troszkę to podobieństwo. W sumie tylko broda im się tak trochę, my tak, wiecie, no. Szczękamy trochę różnie. Dokładnie, dokładnie, tak samo, nie? Też. Dobra, potaramy. Albumu rodzinnego wam nie pokażę, bo matki nie ma, a tak tego, jak jej nie ma w domu, to może być problem to znaleźć. Mam co jedynie takie zdjęcie na telefonie. Ostatnio byliśmy na jej kolegi z klasy 18, to co siedzimy przy stole. O. Jesteśmy na 18. Jest. Czy była w remizie? Niestety nie, była w centrum Poznania. Kolegi z klasy siostry 18? Dobra, ja z racji, że trochę chowałam też starego, bo wiecie, faceci na Instagramie, jak ma się chłopaka, różnie reagują. Stary się chowa za mną w windzie. Stary się tam chowa. Dobra. Czy ty wierzysz w te zdjęcia wszystkie? Czy któreś ci śmierdzą? Znaczy no dwójka nie pokazała swojego, znaczy nie, to było wasze zdjęcie, tak? Nie, to było ze ślubu dziewczyny. No, moje, no. Nie pokazałam tam naszego wspólnego. Jakbym gdzieś poszukała, no, pewnie wiem, bym wiem, znalazła, o to chodzi, ale... Tylko to troszkę, ale no rozumiem, że możecie nie mieć. W sumie rodzeństwo nie robi sobie, że czasami dużo zdjęć ze sobą. U trójeczek nie przekonało to zdjęcie, gdzie były takie małe, jeszcze takie małe, młodziutkie. No. O ile wierzę, że to były one, ale... To no, byliśmy my, serio. Że co jeśli trójka to jest Sweet Home Alabama? Nie, Mat, nie, no aż ktoś wyszedł przez ciebie. Tak szczerze, no żadnego tropu, ja w sensie, piątka, jakby, no wam wierzę, siciom, dwójka pokazała to zdjęcie, w sensie to ze ślubu i tam była faktycznie trochę inna sylwetka. Trójki teoretycznie pokazały zdjęcie z dzieciństwa i plus jak ona zdjęła okulary, faktycznie są identycznie podobne. Nie wiem, jakby ja każdemu to jest ten problem, że trochę wierzę. Szczerze, każdy mi się to wydaje, że mówi prawdę i to jest zło. Jest to teoretycznie możliwe. Teoretycznie tak, ale byś musiał naprawdę zajebić się zgadywać. Ja w serduszku mam tą opcję, że udało mi się. Aha, czyli teraz będziesz wywalał, kogo najmniej lubisz, tak? Tak, Netty. Ja wiem, że wy nie wierzycie, że stary może być w szczęśliwym związku, ale no... Ja nie mówię, że nie może być, ale... Oczy mi się pocą! Ona mu się płakać chce teraz! Słuchajcie, zostało 10 sekund. Chyba nic nie zdążymy zrobić, ale jeśli chce coś ktoś powiedzieć, to teraz. Zapraszam na kanał Pity na YouTube. No i koniec czasu, proszę państwa. Ja zapraszam do mojego Instagrama. Jak coś, linki do wszystkich są w opisie, klikajcie. To powiedziawszy, oddaję tobie głos. Zastanów się, kto może tutaj jeszcze kłamać. Szczerze, każdy wydaje się mówić prawdę i każdemu po części wierzy w to, co mówi. Niemniej, no, gra polega na tym, żeby kogoś wyrzucić. Na końcu ma zostać jedna osoba konkretna, jedna para. Jakoś trzeba zdecydować. No dobra, no to jaka jest decyzja? Dobra. Finalna decyzja? Tak, finalna decyzja. W takim razie Pity zdecydował, że wyrzuci parę numer 4. Nikt się tego nie spodziewał. Zostały 3 pary. Wykorzystaj ten czas mądrze, masz 10 minut. Let's go. Ja trochę zagram tej reverse psychology na numerze 4. Pamiętaj, że on jest sportowym świrem. Ja bym miał prośbę, żeby każda z par jakby obroniła się. Dajcie kilka argumentów i pogadajmy o tym. Może od tyłu tym razem. Ja się nie chciałam pokazać na pierwszych streamach u starego, ale w końcu on zrobił stream reveal i tak. Się pokazałam. Czaty, poznajcie mamę. Poznajcie mamę. Robiliśmy razem streama nocnego. Nie wiem, czy to coś Pity mu pomoże, bo oglądałeś tego streama. Pity bardzo rzadko u mnie jest. Rzadko wchodzi na streamy. No i co jeszcze? Zanim był ogłoszony właśnie odcinek, to ze starym wrzucaliśmy w ogóle zdjęcia na selfiki. A, no i od stycznia zamieszkamy razem. Proszę pokazać dowód najmu z oboma nazwiskami. To jest moje własnościowe! To jest jego własne mieszkanie! A no tak, to jest kurde, przepraszam, zapomniałem, że to bogacz. Nie trzeba mieć kredytu. A nie wkurwiajcie mnie, bo przechodzimy do trójki. No to my pokazałyśmy już bez okularów, no. Że jesteśmy podobne i też zdjęcia z dzieciństwa pokazałyśmy.
I nawet jakby zazwyczaj jest tak w rodzeństwie, że jakby młodsza siostra bierze przykład ze starszej siostry i my nawet mamy kolczyka w nosie albo kilka kolczyków w uchu, bo ja biorę z niej przykład, nie do końca, ale biorę. Myślicie, że kto ją nauczył pić alkohol? Ty się nie przyznawaj do tego! Osiedle! Tymczasem rodzice to oglądają. Widać, że my jesteśmy siostrami. Dwie blondynki, wiecie o co chodzi. Włosy da się pofarbować. Wiązek da się spajkować. No ja powiem tak, ja przyciągnęłam Kamila dzisiaj ogólnie na odcinki. Była możliwość wybrania mówić prawdę albo kłamać. Wybraliśmy prawdę, dlatego przyniosłam ze sobą te zdjęcie. Cech charakterystycznych podobny, bo wiem, że nie jesteśmy jakoś super podobni do siebie, ale na przykład o, ja mogę pokazać, jakie mam sakola i mam takie same duże, krzywe nosy. Poza tym obydwoje mamy bardzo podobny taki styl na zasadzie, że on jest bardziej, ale ja też jestem cała w tatuażach, plus też mamy zrobione razem tunele, bo nawet Kamil mnie uczył, jak to robić. Nie wiem, co powiedzieć więcej. Ze zdjęciem no to wyszło tak, że nie możemy pokazać, no bo ja mam nowy telefon. Zdjęć razem z rodzeństwem nie ma się dużo. Jeśli są te zdjęcia, no to zazwyczaj robią na mnie rodzice. No i te zdjęcia są jakby w albumie rodzinnym, który znajduje się u mieszkania mamy. No niestety ja się prowadziłem 100 km dalej, więc jakby trochę problem, żeby pojechać specjalnie tylko po zdjęcie. Więc Martyna pokazała zdjęcie ze swojego ślubu, na którym byłem. Znaczy nie na zdjęciu, ale na ogólnie całej uroczystości też byłem. Nie wiem, ja i tak uznaję, że tutaj konkurencja między wszystkimi jest bardzo ciężka i ja jakbym była na miejscu Pitiego, to ja bym w ogóle nic chyba nie wybrała. Ja tu umieram wewnętrznie, ja nie wiem o co pytać, bo to... Słuchaj, no to a to może zróbmy tak. Spójrz faktycznie na podobieństwo fizyczne. Oceń, czy pary nie są do siebie podobne, czy rodzeństwo jest do siebie podobne. Trójki najłatwiej porównać, bo są tej samej płci tak naprawdę. Na przykład, jeśli mogę coś powiedzieć, w szkole były też takie, na przykład u mnie sytuacje pamiętam, że były dwie laski, które były jakby z innych rodzin wszystkie, ale były strasznie podobne do siebie. A ja też mam takie. Więc może to jest, że to jest na przykład dajmy związek, tylko że no właśnie się dopasowały przez to, że są podobne do siebie. Niby tak, ale szczerze to jest bardzo duży zbieg okoliczności, jakby tak było. Nie wiem, to podobieństwo fizyczne prawda tutaj przemawia raczej dość za nimi. U dwójek też mam wrażenie, to widać, takie podobieństwo, że z tego samego ojca są i z tej samej matki. No a to zobaczmy jeszcze na piątki, czy wyglądają jak rodzeństwo. Między mną a Nettim jest 7 lat różnicy. Kurczę, sporo. Od piątek bije podobny vibe, ale wyglądowo już tego nie powiedział, szczerze. Ja jestem jedynaczką i on jest jedynakiem. No. Okay. Nettim z Good Brother będzie łatwiej porównać. Chyba cię popierdol! Ściągnij okulary. O, możecie się przybliżyć trochę, no. Ja mam niebieskie oczy, w sensie, a stary ma ciemne, nawet kształtem się różnią. Oni z twarzy dla mnie są mega podobni, nie wiem. No, nawet po nosie. Ja mam garbaty orli nos, stary ma szerszy. To są takie nieznaczące różnice, które jednak mogą wystąpić, nie? Koniec czasu, proszę państwa! A ja mam do ciebie pytanie, Kubuś, czy miałbyś jakieś podejrzenia na moim miejscu? Ja niestety nic nie mogę podejrzewać, ponieważ wiem. A twoja druga osobowość? Dobra, Pity, słuchaj, bez owijania w bawełnę. Kogo wywalasz? To ciężko jest wybrać, a niestety kogoś trzeba. No, a wybór jest coraz mniejszy. Chyba mam decyzję. Dobra, mam decyzję Pitiego. Chodzi z niej, że najbardziej podejrzaną parą dla niego na teraz jest para numer 2 i to z nią się pożegnamy. Tak myślałam, że tak będzie. Ostatnia runda. Teraz już się dowiemy na 100% to wygrywa, czy trójka, czy piątka. Pity, masz ostatnie 10 minut. Dopytaj o wszystkie szczegóły, sprawdź wszystko, co tylko ci przychodzi do głowy. Godziny, daty. Dokładnie. Let's go, czas start. No nie, może teraz personalnie wymienić się jakimiś uwagami. Powiedzcie, dlaczego ta druga para to jest impostor. To może trójka niech zacznie. Bo wy mówicie, że wy jesteście razem, nie? Tak. Mhm. To od kiedy jesteście razem w związku? Dokładnie to będzie, już ci mówię, którego przyjechałam, to był 7, to był 11, od 11 października. Czy jesteście w związku miesiąc, a wy piątki macie jakieś konkretne podejrzenia co do trójek, musicie jakoś obronić, nie? Wydaje mi się, że one mogą być rodzeństwem, więc tutaj nie mam zaprzeczenia, ale bardzo często w swoim życiu zauważyłam, że pary dobierają się bardzo charakterystycznie i wizerunkowo. Nawet jeżeli one by nie były siostrami, tylko byłyby w związku, mogą mieć podobny vibe i mogą podobnie wyglądać. Mogą być podobne, ale też zobacz karnacyjnie, że jedna ma urodę bardziej wpadającą w róż, druga ma bardziej wpadający w pomarańcz i żółcie. Jestem daltonistą. Poza tym możemy patrzeć nawet po kształcie włosów i ułożenia ich nawet po brwiach, pomimo bycia umalowanymi. Mamy tu również zaprzeczenie po kształcie twarzy. Są rysy podobne, ale mamy również wyszczególnienie podbródka oraz kształtu czoła. Psychologia twarzy. Pity, zrozumiałeś coś? Wow, ale wjechała. Zbyt dużo profesjonalnych terminów to było. Nie wiem, jak to obronię, ale jakby pokazałam zdjęcia z dzieciństwa i my to jesteśmy my. Jakby my się znamy od
No, 18 lat. Jakby ona była, jak ja się rodziłam, ona była ze mną w szpitalu i nawet w domu mam zdjęcie. Nie, no w szpitalu nie, ale nie. Byłaś, tak? Byłaś. I nie wiem, ciężko w ogóle cokolwiek udowodnić, ale jeśli chodzi o te rysy twarzy i w ogóle, to faktycznie jest lekka różnica między moją twarzą a jej twarzą, ale też ona te kilka lat temu była dużo szczuplejsza, szczerze przyznam. A ja po prostu jakby mam taki metabolizm, że cały czas jestem taka sama. A też jakby ja mam bardziej geny po mamie, a ona bardziej po tacie. No. I to też geny na to wpływają. Na pewno nos mamy, nasza cała trójka, my i nasz brat mamy nos po tacie. Po mamie, przepraszam. Ta, co się zbliżyła na telefonie. Jakby ja do was piątka też nie mam takich jakichś. No właśnie to jest problem, że musisz się bronić na chama. Ej, dobra, Pity, ja mam pytanie, bo jest prawdopodobieństwo, że tutaj wszyscy mówią prawdę. Pytanie, czy ty w to wierzysz? Chciałbym w to wierzyć, ale moja podświadomość powiada mi, że jednak dalej jest impostor i tego się po prostu obawiam. Ja powiem tak, ja tu jestem ze względu na to, że cholernie mi zależy na starym i kocham starego, po prostu. Więc ciężko mi, kurwa, mówić i oskarżać drugą stronę, że nie są rodzeństwem, bo powiedzmy wiem, co czują między sobą. No tak, właśnie my też nie mówimy, no. Bo mi się wydaje ogólnie, że wy też mówicie prawdę i że wy jesteście faktycznie razem. Ja nie mam nic takiego do zarzucenia, żeby powiedzieć nie, wy nie jesteście razem. Damn. Po co mi się oczy przez ciebie? Popłakaliście się? Tak. Trochę. O nie. No łez jeszcze nie było w programie, zajebiście. Dajcie zooma, dajcie zooma. No idzie, weź, przestań. Też tam się wzruszyłem. Ja cię sprowadzę na ziemię, bo słuchaj, jeżeli źle wybierzesz, jeżeli okaże się, że para, która będzie w finale cię okłamuje, to nic nie wygrasz. Jestem tego niestety w pełni świadom. Patrzenie przez pryzmat portfela też szczerze nie pomaga, bo to jest jeszcze większy stres. No to w takim razie, usłyszeliśmy już dzisiaj wszystkie fakty o parze numer 3 i o parze numer 5, a teraz Pity podejmie decyzję. Kto, jego zdaniem, przejdzie do finału? Para, która teraz zostanie, wygrywa 500 zł, jak kłamali i 250, jak mówili prawdę, czy jak to jest? Tak, dokładnie. Szczerze, kurczę, najłatwiej było, jakby teraz, nie wiem, każdy był impostorem, bo mi nie było smutno potem. A jak jest impostor i osoba, która mówi prawdę... I wybierzesz źle. Kurczę, szczerze, obie pary, totalnie im szczerze wierzę i nie, jakoś nie mogę znaleźć argumentu za jakiegoś przeciw dla obu. Finał zostaje w losie losu, w rękach losu. Jak wylosuję moneta, przynajmniej nie będę miał pretensji do siebie. Naprawdę będzie moneta? Chyba tak myślę, bo szczerze, nie mam totalnie argumentu przeciw komukolwiek. A może ja rzucę monetą, co? Jak wypadnie reszka... to wygrywa trójka. Jak wypadnie orzeł, to wygrywa piątka. Let's go. Orzeł. Czyli wygrywa... piątka. Wiemy teraz, że piątka coś wygra. Nie wiemy ile wygra, ale dowiedzmy się jeszcze, czy Pity coś wygra. Jeżeli piątka kłamie, to nie wygra on nic. Ale zaczniemy od samego początku. Zobaczymy zaraz wszystkie pary, które odpadły. Zaczynając od jedynki i dowiemy się, jaka jest prawda. Zaczynam od jedynki. Jedyneczko. Deklarowaliście, że jesteście rodzeństwem. Czy to prawda? Nie, to nie jest prawda. Tak obvious to było. Ale chciałam tylko powiedzieć, że 95% tego, co mówiłam, było prawdą. Tak w odwrotności do Lebla. Tylko dodaliśmy jednego brata. Jednego. No dobra, czyli proszę państwa, jedynka. To była para. Pierwszy good guess, okej? Okay? Dobra, lecimy do dwójki. Powiedzcie nam, czy mówiliście prawdę, czy naprawdę jesteście rodzeństwem? Jesteśmy parą od 1,5 roku i mieszkamy razem. Czyli Pity, masz już dwóch kłamców. Dobrze idzie. Zobaczmy trójeczka. Czy mówiły prawdę, czy to faktycznie były siostry? Jesteśmy siostrami. No podobieństwo jest, trzeba przyznać. No można mieć jakieś tam wątpliwości drobne, ale jak już się wie, no to raczej widać. Mm-hmm. Dobra, czyli to pierwsza para, która mówiła prawdę. Teraz przejdziemy do czwóreczki. Już, sorry, jadłem, zapomniałem, że jeszcze jesteśmy w tym programie. To co tam, jesteście rodzeństwem? Jesteśmy parą, tylko DM normalnie bije. Nie. To są wszystko żarty, widzowie, pamiętajcie. Czyli jednak impostorzy. To już trzeci kłamca. To piąteczka teraz was zostawiamy, wrócimy do was na końcu. Teraz sześć. Powiedzcie, czy mówiliście prawdę, czy jesteście w związku? Jesteśmy w związku, mówiliśmy prawdę. Damn. No, niestety, to nie trafiłeś. No to słuchaj, cały czas jeden kłamca jeszcze pozostaje w naszym gronie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie siódemeczka. O, nie ma siódemeczek. To poczekaj, napiszę do nich. Lepiej, że ich nie ma, niż że robią coś innego. No nie, no chyba wiedzą, że kamerka włączona. No dlatego wyszli z kadru. Może zapomnieli. Co robimy trochę zmachani, wybaczcie. Rozumiem, poszliście biegać, okej. Okay. Słuchaj, powiedz nam, czy mówiliście prawdę, że jesteście w związku? No, byliśmy pobiegać, więc mówimy prawdę.
Tak jest, proszę państwa. A to znaczy, że jeden kłamca nadal jest w grze. I jeżeli to będzie para numer 8, no to brawo, Pity, wygrywasz 500 zł. Natomiast jeżeli nie, to nie wygrywasz nic, a 500 zł wygrywa piątka. Zobaczmy, jaka jest prawda. Ósemeczki, czy mówiliście prawdę? Czy jesteście siostrami? Jesteśmy parą. Tak jest, proszę państwa. A to znaczy, że piątki również są parą. Wygrywają 250 zł, a Pity wygrywa 500. O mój Boże. No, było blisko. To wszystko przez tą szklarską porębę. No właśnie, co tam się wydarzyło? To czwórki i czwórka. Takie. Link w opisie. Nawet się nie wiem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Tutaj jest playlista z innymi moimi fajnymi filmami. A jeśli chcesz wystąpić u mnie jako uczestnik, to zapraszam do Discorda. Link w opisie. Pa, pa.